Wyobraźnia Miłosierdzia. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, stajemy w bliskości niedzieli Miłosierdzia Bożego. Z pewnym lękiem wypowiadam to słowo, miłosierdzie, które dzisiaj jest tak często używane i nadużywane. Mówimy o miłosierdziu w stosunku do uchodźców, w stosunku do naszej zagrożonej planety Ziemi, w stosunku do ludzi. Którzy byli sprawcami i katami minionego systemu, wszystko to ogarniamy słowem: miłosierdzie, banalizując, straszliwie banalizując to słowo. A przecież przypomnijmy sobie, jaka jest cena prawdziwego miłosierdzia. Mówimy każdego dnia w godzinie miłosierdzia dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. To męka i krzyż Chrystusa są tą ceną, która została zapłacona przez Boga, aby okazać nam miłosierdzie. Nie można tego naprawdę banalizować. W homilii Jana Pawła II, wypowiedzianej 18 sierpnia 2002 roku, padły znamienne słowa wyobraźnia miłosierdzia. Słowa, które wcześniej już zostały przez papieża użyte w Jego liście. Otwierającym nowe tysiąclecie, trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, nowo wyobraźnia miłosierdzia, proste, ale jakże piękne i nośne, nośne słowa, w których ważne jest zarówno miłosierdzie, które jest dziełem Boga, jak i wyobraźnia, która jest zaangażowaniem, zaangażowaniem człowieka. Na lotnisku w balicach w 2002 roku papież mówił. Wszystkim moim rodakom przynoszę dziś przesłanie nadziei płynące z dobrej nowiny, że Bóg, bogaty w miłosierdzie, w Chrystusie, objawia każdego dnia swoją miłość. To On, zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego i do każdej z Was: przestań się lękać. Przestań się lękać. Miłosierdzie niesie nam nadzieję, ale nie za darmo. Bowiem miłosierny, namalowany na znanym obrazie wedle wskazówek świętej siostry Faustyny, to jest ten, który apostołom nadaje władzę odpuszczenia grzechów. Dozyw Panu, myślę, że warto, a nawet trzeba w dzisiejszych czasach wracać do tej teologii miłosierdzia, którą zostawił nam święty Jan Paweł II. I odkrywać to, że miłosierdzie jest wyzwoleniem z lęku i bierności, jest wyraźną inspiracją Chrystusa. To On rzeczywiście zachęca nas do tego, byśmy nie lękali się i przyjęli miłosierdzie. Ale jednocześnie Chrystus sam wskazuje, jaka jest cena tego miłosierdzia. Tą ceną jest Jego męka, która przyzwoliła na i przyzwala na odpuszczenie naszych grzechów. I dlatego miłosierdzie nie jest skoncentrowaniem się w sposób litości na nieszczęściu człowieka. Ono jest szczególnym działaniem Boga na rzecz ludzkiej godności. W swojej encyklice o Bożym miłosierdziu Jan Paweł II pisał: Relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek. Na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest jemu właściwa. To wspólne doświadczenie sprawia, że syn marnotrawny zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie. Takie widzenie w prawdzie jest autentyczną pokorą. Dla Ojca zaś właśnie z tego powodu staje się on dobrem szczególnym. Tak bardzo widzi to dobro, które się dokonało na skutek tego ukrytego promieniowania prawdy i miłości, że jak gdyby zapomina o całym złu, którego przedtem dopuścił się syn. W dzisiejszych czasach, w których tyle zamętu wokół miłosierdzia, tyle niejasnych kontekstów, tyle zwracania uwagi na sytuacje nieregularne, nietypowe, nieautentyczne i autentyczne. Odłóżmy to wszystko na bok. Stańmy w widzeniu prawdy własnego życia. Stańmy w widzeniu prawdy życia ludzkiego pod krzyżem Chrystusa. Dokładniej mówiąc, chodzi tu o widzenie prawdy własnego życia, które uzdalnia mocą zapatrzenia w krzyż do wysiłku metanoi, do wysiłku nawrócenia się. Może trzeba najpierw nam odczytać Chrystusowe, nie lękajcie się bardzo osobiście. I zrozumieć, że Chrystus mówi najpierw do mnie: Nie lękaj się, nie lękaj się wyznać swoich grzechów i przyjąć orędzie miłosierdzia. I kiedy pokonam próg lęku i nadziei, kiedy stanę w drzwiach własnego życia, wtedy odkryję przestrzeń miłosierdzia, najpiękniejszy projekt życia Boga dla człowieka.